Stanach Zjednoczonych, szanowni państwo, nie rządzi pojedynczy człowiek, rządzi deep state, rządzi głębokie państwo, rządzą struktury głębokie, służby specjalne, finansjera, więc to nie jest tak, że zmieni się prezydent i nagle jak za pstryknięciem palców zmieni się cała polityka zagraniczna czy polityka bezpieczeństwa. Ta wojna jest w interesie Stanów Zjednoczonych, ta wojna służy rozbiciu sojuszu taktycznego rosyjsko-chińskiego, służy osłabieniu Rosji, to oczywiście służy próbie utrwalenia hegemonii amerykańskiej, ale także, i nawiązuję teraz do drugiego pańskiego pytania, służy pewnemu procesowi, ponieważ jest to konferencja ekspercka, więc pozwolę sobie użyć tego terminu akademickiego, służy procesowi sekurytyzacji, proces sekurytyzacji. Bardzo prosty przykład. Szanowni państwo, odpowiedzcie mi państwo na takie jedno proste pytanie. Od 2001 roku ile w Polsce było zamachów terrorystycznych zorganizowanych przez fundamentalistów islamskich? W Polsce. Od 1989. Nie było. A od 2001 roku przez 20 lat my jako środowisko akademickie i jako obywatele byliśmy bombardowani informacjami, że centralnym problemem bezpieczeństwa jest walka z jest zagrożenie terrorystyczne i musimy prowadzić wojnę z terroryzmem, wysyłać wojsko, ograniczać prawa obywatelskie, kontrolować przelewy, ograniczać rozliczenia w gotówce, bo terroryści, bo zagrożenie terrorystyczne. Podczas gdy tygodniowo, miesięcznie na ulicach polskich miast, wsi giną tysiące ludzi w wypadkach samochodowych i doskonale wiemy, że walka z terroryzmem nie jest najważniejszym problemem bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Przykład drugi, przedostatni. Koronawirusy istniały od bardzo, bardzo dawna. Jak państwo sięgniecie do podręczników medycznych z lat 70., 80., tam są bardzo dobrze opisane koronawirusy. Ale pewnego dnia roku pańskiego 2019 okazało się, że jest nowy koronawirus, który w 2020 doprowadził do zamknięcia globalnej gospodarki. I okazało się, że centralnym problemem bezpieczeństwa jest walka z tym koronawirusem. Nie ma nic ważniejszego. Trzeba zamknąć gospodarkę, pozamykać biznesy, aresztować ludzi. Mówię o aresztach domowych nazywanych dla zmylenia przeciwnika kwarantanną. Mamy do czynienia i sytuacja w lutym 2022, kiedy nagle wjeżdża do Polski kilkumilionowa rzesza obywateli Ukrainy, bez paszportów covidowych, bez kwarantanny, bez masek i nagle nie ma koronawirusa. Nagle koronawirus jest, ale już nie taki groźny. I przykład numer trzy, przykład ostatni, wojna na Ukrainie. Trzeba ograniczać wolność słowa, wolność zrzeszania się, bo czyha złowrogi Putin, bo jak padnie Ukraina, to padnie Polska, bo wojska rosyjskie będą przy granicy z Polską. Nikt nie patrzy na mapę i nie widzi tego, że granica Polski z państwem związkowym i Rosji i Białorusi to 628 kilometrów i wojska rosyjskie są wzdłuż tych 628 kilometrów od dawna, od 1991 roku, mam na myśli granicę z obwodem kaliningradzkim 210 kilometrów i z Republiką Białoruś 418 kilometrów. I teraz do rzeczy, do konkluzji. Proces sekurytyzacji, mówiąc fachowym terminem akademickim, polega na tym, że władza, czy to władza narodowa, czy władza ponadnarodowa, bierze jakieś zjawisko, które istnieje obiektywnie. Terroryzm, koronawirus, wojna, ale za pomocą narracji, za pomocą mediów masowego przekazu czyni z tego zjawiska centralny problem bezpieczeństwa, który stanowi z kolei pretekst do ograniczenia wolności obywatelskich, do trzymania ludzi za twarz, do ograniczenia chociażby rozliczeń gotówkowych.
To jest dzisiaj realne zagrożenie, że odbiorą nam gotówkę pod szyldem na przykład walki z omucami, walki z ruskimi agentami, walki z terroryzmem czy walki z koronawirusem. Inwigilacja, ogromna inwigilacja, kolejne przywileje dla służb specjalnych, kolejne ograniczania praw obywatelskich.